Dwie lokalne grupy działania, Brama Mazurskiej Krainy i Warmiński Zakątek, połączyły swoje siły, by stworzyć nowy lokalny produkt turystyczny. Goście z Polski i zagranicy będą mogli bawić się na mazurskim weselu, inscenizacji tradycyjnych obrzędów związanych z zaślubinami oraz degustacji weselnego jadła. To jest pomysł zawsze zespołowy, tak? To jest pomysł, który się zrodził kilka lat temu, a chcemy go reaktywować już w formule produktu turystycznego, takiego dla gości i lokalnych, i turystów z zewnątrz, którzy odwiedzają Warmię i Mazury. Projekt powstał z potrzeby zaprezentowania gościom odwiedzającym region tradycji i lokalnych starych zwyczajów. To interaktywna inscenizacja obrzędu weselnego mazurskiej wsi. Projekt jest realizowany z naszymi partnerami z Włoch, którzy dzisiaj też przyjechali testować produkt turystyczny i ma na celu wykreowanie czegoś jeszcze niż noclegi, niż wspaniała żywność, niż piękne krajobrazy. Chcemy tutaj po prostu przyciągać turystów czymś ciekawym, czymś, co ich zajmie, zafascynuje. Mazurskie wesele z jego ciekawymi obrzędami, strojami regionalnymi, w które ubrani byli nie tylko aktorzy widowiska, ale też zaproszeni goście, zostało pieczołowicie odtworzone, by oddać atmosferę dawnych czasów. Były przyśpiewki, tańce, potrawy weselne, wszystko po to, by poczuć atmosferę wydarzenia. Opieraliśmy się na, po pierwsze, starych zapiskach, opieraliśmy się na opisie mazurskiego wesela przez Karola Małka, który wydał ten opis mazurski w 1937 roku i zaczerpnięty był właśnie z wielu badań i wypowiedzi, ale też miałem okazję i przyjemność rozmawiać z jedną z najstarszych mieszkanek niedawno, tak parę lat temu, na naszych terenach, Erną Prus z Wikna, która opowiadała, jak wyglądało jej wesele. Goście z regionu Umbrii we Włoszech mieli za zadanie nie tylko uczestniczyć w weselu, ale również ocenić wartość przedsięwzięcia jako innowacyjnego produktu regionalnego. Jak się bawili na mazurskim weselu? To było naprawdę nowe i bardzo przyjemne, ciekawe doświadczenie, odkrycie tej części Polski. Przede wszystkim odkrywając przepiękne walory krajobrazowe tego regionu, to właśnie doprowadziło nas do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Także zabawa jest absolutnie przednia. Atmosfera tego wesela jest bardzo podobna do atmosfery naszych przyjęć. My pochodzimy z Umbrii, czyli regionu, w którym gościnność jest tak samo ważna jak tutaj. I tego typu właśnie przyjęcia to są przyjęcia, gdzie przede wszystkim ludzie mają się dobrze bawić, dobrze jeść i dobrze pić. Bawię się bardzo dobrze, dlatego że atmosfera rzeczywiście wciąga nas w tę zabawę, jest taka gorąca. Goście weselni wystawili wysokie oceny, a nowy produkt turystyczny oparty na tradycji regionalnej Mazur już niebawem będzie można podziwiać w Kamionce koło Nidzicy. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv